Polskę jako część Rzeczpospolitej Obojga Narodów często określano mianem państwa od morza do morza. Jednak czy to prawda, że pod bezpośrednim panowaniem polskim znajdowały się tereny nad Morzem Czarnym? Mołdawia była państwem, które do XVI wieku stanowiło lenno korony polskiej. Mołdawscy gospodarowie zobowiązani byli do składania hołdów lennych królowi polskiemu. W skład gospodarstwa Mołdawii wchodził m.in. Budziak, kraina położona nad Morzem Czarnym, natomiast nie znajdowała się ona pod bezpośrednim panowaniem polskim, nie będąc w żaden sposób zagospodarowywana. Jednak i w Mołdawii osłabły polskie wpływy, a nowym suwerenem kraju został turecki sultan. Jest rok 1415. Do polskiego króla Władysława Jagiełły przybywają posłowie, posłannicy cesarza bizantyjskiego Manuela II Palaiologosa. Bizancjum jest stopniowo pochłaniane przez Turków, a w greckich spichlerzach zaczyna ubywać jedzenia. Polski król zgadza się dostarczyć zboże cesarzowi, natomiast miejscem odbioru ma być, jak twierdzą kroniki, królewski port Hadzi Bey. Jak się dziś okazuje, są to tereny obecnej Odessy, dokładniej mówiąc Podola, które w roku 1394 zostało przyłączone przez Jagiełłę do korony Polski w ramach Unii Polsko-Litewskiej. Tereny wokół Hadzi Beya to niezamieszkały step, jednak w sąsiednim mieście należącym do Mołdawii niedługo później Litwini budują Czarnogród, stojący naprzeciw mołdawskiego Białogrodu. Jak się później okazuje, czarnomorskie wybrzeże staje się zarzewiem konfliktu pomiędzy Polakami i Litwinami. Oba narody, teoretycznie związane Unią, przyjaźnią, prowadzą na tym terenie nieformalną wojnę. Litwini nie zamierzają odstąpić, jednak po roku 1437 Czarnogród z Hadzi Bejem zostają w rękach polskich. Ostatecznie kompromisem miało być przeniesienie krzyżaków z nadmorza Bałtyckiego nad Morze Czarne, jednak ci stanowczo odmawiają. Kiedy mołdawski Białogród zostaje zajęty przez Turków i Tatarów, ten sam los ma spotkać polsko-litewskie wybrzeże. Do Czarnogrodu posłany zostaje zagon Tatarów, który dokonuje krwawego mordu na polsko-litewskim garnizonie i lokalnej ludności. Tereny te, podobnie jak Białogród, zostają najpierw wyludnione i na nowo zasiedlone muzułmanami. Tak właśnie, nieodwracalnie tracimy dostęp do Morza Czarnego, natomiast negocjacje w tej sprawie trwają jeszcze aż do XVII wieku, kiedy ostatecznie wyznaczona zostaje granica pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Imperium Osmańskim i Hanatem Krymskim, pozostawiając Hadzi Bey i Czarnogród Tatarom.